Bezpieczeństwo pracy systemy. Jak my to rozumiemy? Co to jest? Otóż system energetyczny, proszę Państwa, to jest wielka rzecz. To jest zbiór kilku tysięcy elementów sieci przesyłowych, linii przesyłowych, transformatorów, dławików, wyłączników. Cała ta masa urządzeń pracuje równocześnie i przez nie wszystkie płynie prąd, który posiada tę samą częstotliwość i to wszystko jest uzależnione od siebie. Usterki bądź zakłócenia w jednym miejscu systemu mają swoje odbicie w innym miejscu systemu. Najważniejszą częścią składową tego systemu są linie przesyłowe. To są takie autostrady dla prądu. Płyną tymi liniami bardzo duże ilości prądu, bardzo duże ilości megawatów. Proszę sobie wyobrazić autostradę drogową i na niej następuje korek. Jakiś wypadek, ruch zatrzymany, korek się rozciąga na kilka kilometrów i samochody stoją, nie jadą. A teraz zróbmy analogię do prądu. Któraś z tych autostrad przesyłowych, linia 400 tysięcy voltów, nagle wyłącza się z powodu usterki. Niestety elektrony nie ustawiają się w korku, tak jak samochody, i nie czekają na naprawę. One płyną innymi drogami, szukają sobie ujścia. Ta moc, która płynęła tą linią, przerzuca się na inną linię, która jest mniej lub bardziej równoległa do tamtej. Czyli ta druga linia zostaje obciążona bardziej. Jeżeli ta linia zostanie obciążona więcej niż ona może przesłać, może dojść do usterki, może dojść do awarii, może dojść, nazywamy to, do kaskadowego wyłączenia elementów, czyli do dużej awarii systemowej, wyłączenia wielu linii przesyłowych i braku napięcia na przykład na dużej części systemu. To jest czarny sen dyspozytora i dyrektora Krajowej Dyspozycji Mocy. Co zrobić, żeby do tego nie doprowadzić? Musimy stale przewidywać i prognozować sytuację, co będzie za chwilę i obliczać, co będzie, gdy utracimy dowolny z tego zbioru elementów, którym zarządzamy. Jeżeli taki przypadek nastąpi, wszystkie pozostałe elementy muszą pozostać w pracy bezpiecznej, czyli nie mogą być przeziążone, nie mogą być na nich parametry zakłócone. Musimy być cały czas w stabilnej i bezpiecznej pracy. Co więcej, rozpatrujemy to nie tylko w kontekście Polski. Musimy być świadomi tego, że system energetyczny Europy to jest jeden wielki, duży system połączony, a więc zakłócenie, które się odbywa gdzieś na terenie Niemczech, może mieć skutki w Polsce i na odwrót. Zakłócenie w Polsce może skutkować jakimiś przeciążeniami elementów na przykład w Czechach albo w Niemczech. Stąd potrzebna jest ścisła współpraca tych operatorów i to, o czym mówiłem, prognozowanie i obliczanie tego bezpieczeństwa w horyzontach czasowych rozmaitych, i bliskich, pięciominutowych, i dalekich, dobowych, jest stale robione przy współpracy wielu operatorów europejskich i ta część współpracy, która dotyczy Polski, jest realizowana tutaj, na punkcie dyspozytorskim Krajowej Dyspozycji Mocy. Co zrobić, żeby to bezpieczeństwo utrzymać? Zachowywać te kryteria. Jak to zrobić? Podstawową sprawą jest dopasowanie generacji w naszych elektrowniach do możliwości przesyłowych naszych linii. To jest bardzo ważny element i to jest bardzo ważne ograniczenie, jeśli chodzi o zapewnienie tego bezpieczeństwa, a zarazem bardzo kosztowny również. Często zdarza się tak, żeby przesłać moc z jakiejś elektrowni, nie jesteśmy w stanie całej tej mocy przesłać, bo mamy za mało linii albo one mają za małą przepustowość. Musimy tą elektrownię prosić o obniżenie mocy, a to kosztuje. Elektrownia potem mówi do operatora systemu przesyłowego, proszę mi zwrócić pieniądze za to, że nie produkowałem tyle, ile mogłem. Te pieniądze oczywiście, proszę Państwa, one znajdujemy potem w naszych taryfach przesyłowych, w naszych rachunkach za prąd. A więc kolejne zadanie operatora systemu przesyłowego, minimalizować te ograniczenia, zmniejszać te koszty ograniczeń jak najbardziej. Jak to zrobić? Bardzo dobrą metodą i jedyną skuteczną jest rozbudowa sieci energetycznej. Jest to nam niesłychanie potrzebne. Jest to nam potrzebne po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo w razie utraty elementów. Jest to nam potrzebne po to, żeby ograniczyć i obniżyć koszty ograniczeń systemowych. Innymi słowy, doprowadzić do obniżenia rachunków za prąd, który płacimy. Jest to potrzebne dla bezpieczeństwa naszych pokoleń przyszłych, po to, żeby w momencie, jak Polska będzie się rozwijała i zapotrzebowanie na prąd będzie stale rosło, tych linii będziemy potrzebować więcej. Jak będzie przyrastało generacja ze źródeł odnawialnych, będą powstawały kolejne farmy wiatrowe, po to, żeby tą moc przesłać, potrzebujemy więcej linii. Musimy te linie budować. I to jest też obowiązek operatora systemu przesyłowego. To jest obowiązek, który mamy wobec naszych przyszłych pokoleń.